Jesteśmy znów obecni na targach TransExpo w Kielcach, największych targach w Polsce transportu publicznego i chcemy tutaj przede wszystkim pokazać nasze mobilne rozwiązania dla operatorów transportu publicznego. Mamy tu nasze stacje ładowania 20 kW i 40 kW, a także rozmawiamy o naszych innych rozwiązaniach już indywidualnych, o stacjach ładowania pantografowych, które pomagają w bardzo szybki sposób naładować autobusy elektryczne. Jesteśmy obecni na wielu rynkach w Europie, ale także jesteśmy obecni w Polsce. Teraz realizujemy właśnie dostawy dla naszego rodzimego miasta, dla Zielonej Góry. Możemy już podziwiać nasze stacje ładowania, które właśnie dostarczyliśmy na ulicę Wyspiańskiego i realizujemy teraz kolejne dostawy. Następnym kontraktem, który również będziemy realizować, są dostawy dla MPK Poznań, gdzie tutaj w przyszłym roku będą już nasze stacje ładowania działały i ładowały autobusy elektryczne w Poznaniu. Każdy nasz produkt jest inny i testujemy go również w odmiennych warunkach klimatycznych. Nasze stacje ładowania działają od krajów śródziemnomorskich, gdzie mamy wysokie temperatury, gdzie są wyposażone stacje ładowania w specjalne układy zarówno chłodzenia, jak i przeciwpożarowe. I tam jesteśmy obecni w Turcji, w Hiszpanii, idąc dalej na północ poprzez Niemcy, poprzez Austrię, Polskę, docieramy do krajów skandynawskich, gdzie nasze stacje ładowania działają również na kole podbiegunowym w skrajnie odmiennych warunkach. Tam z kolei nasze stacje dostosowane są do bardzo niskich temperatur, do ciężkich warunków, ponieważ tam zimą występuje nawet 1,5 metra śniegu i te stacje są przetestowane naprawdę w skrajnie niekorzystnych warunkach dla sprzętu elektronicznego. Aktualnie rozpoczęliśmy już realizację jednego z największych kontraktów w Europie na dostawy stacji ładowania. Realizujemy go dla VHH Hamburg-Holstein w Niemczech, gdzie będziemy dostarczać w ciągu 8 najbliższych lat ponad 7 MW energii. W ubiegłym tygodniu również została otwarta najbardziej wysunięta linia autobusowa obsługiwana przez autobusy elektryczne oraz nasze stacje ładowania. Ta linia znajduje się w miejscowości Luleå w Szwecji na kole podbiegunowym. Oprócz tego, że każdy nasz produkt jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb klienta, zarówno do potrzeb architektonicznych, potrzeb przyłączeniowych, czy chociażby wyglądu samej stacji oraz mocy, posiadamy też bardzo zaawansowany system zarządzania zarówno mocą w samych już stacjach ładowania, jeśli mamy tutaj do czynienia z wielostanowiskowymi stacjami, ale także systemy monitoringu i wiemy, co na bieżąco dzieje się w każdej naszej stacji ładowania, którą dostarczyliśmy do klienta. Rozwój elektromobilności pociąga także to, że firmy nie mogą być krok za, a muszą być krok przed. Dlatego nasz dział badawczo-rozwojowy codziennie pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla elektromobilności.